Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Sikłania. Dzisiaj ciąg dalszy o mojej nowej belce oświetleniowej, którą zamówiłem do mojego akwarium. Może, dzisiaj, może na początek przedstawię Wam troszeczkę o niej faktów. Belka kosztowała 650 zł. Jest to 95 wat na taśmach LED. Są tam dwie taśmy LED o barwie 8500K, jedna o barwie 3000 kelwinów, jedna czerwona i jedna niebieska. W tej belce, którą posiadam jest jeszcze miejsce na cztery dodatkowe taśmy. Ja więcej nie zamówiłem, żeby ograniczyć na kosztach. Moja belka ma 115cm, ale z tego co wiem 1m Belki z dwoma modułami kosztuje 260 zł, a każdy dodatkowy moduł to jest 90 zł. Moja belka wytwarza 4347 lumenów bez kolorów. Czy tak jest naprawdę? Tego nie wiem. No, świeci, wydaje się, że wystarczająco. Aczkolwiek ja, żeby zaoszczędzić trochę na kosztach, posiadam stare świetlówki właśnie na bazie taśm LEDowych, które są o barwie 6,5 tysiąca kelwinów. W mojej belce jest jeszcze miejsce na cztery wolne sloty na takie taśmy, z tego co widzę. I myślę, że spokojnie można by tam umieścić cztery takie taśmy, i wtedy światła byłoby tutaj naprawdę bardzo dużo. Ja za chwilę podłączę swoje stare świetlówki LEDowe i zobaczycie, jak to wygląda. Ja tutaj zrobiłem tak na szybko taką osłonkę z kartonu oklejonego folią srebrzaną, odblaskową. I zobaczycie, jak to wygląda. Mniej więcej za chwilę to zrobiłem. Ta, ta zasłonka, to myślę, że będzie na, na krótko tylko, albo ewentualnie do kręcenia filmików. A teraz jeszcze coś o tej balce. Balka pracuje dzisiaj od rana. Nie nagrzała się w ogóle. Jest mniej więcej. Jej temperatura wynosi około 30 stopni, ponieważ jest ledwo letnia. Jak wyglądają rośliny? Zobaczcie sami, zresztą. No, po mikrozorium widać, że światło mu jak najbardziej pasuje, ponieważ są na nim bombelki powietrza czyli roślina bombluje. Pozostałe trochę na gałązacie kulistej jest bombli i to tyle. Z tego względu również myślę. Jest tak jak jest, że ten filtr mój nowy, który jest tutaj z tej strony zamontowany, on robi tutaj niezłą pralkę od czasu do czasu tą wodę jednak jeszcze na powietrze, czyli tam znajdują się bąbelki powietrza, więc ta jedna strona myślę, że posiada mniej dwutlenku węgla. No i zobaczymy, za chwilę zamontuję. Te dodatkowe swoje taśmy, i zobaczymy, jak to wygląda. Czy jest lepiej doświetlone, czy nie? To trzymajcie się na razie. Cześć, witam ponownie. Tak wygląda moja lampa, moja belka oświetleniowa 95W, plus do tego jest około 40W 6,5 w dwóch listwach, 6,5 tysiąca kalwinów. I jak widać od razu, wszystko jest o wiele lepiej wybarwione. Patrzcie, jak neony się świecą. Nie wiem, czy to widać na filmie, będzie dobrze, ale ja uważam, że w tej chwili oświetlenie jest naprawdę rewelacyjne. Czyli brakowało tych dwóch taśm, tam 6,5 Kelwina. Ja do tego dołożyłbym jeszcze, myślę, dodatkowo jeszcze ze 2 6,5 czyli tak jak mówiłem na początku najlepsza ta belka byłaby właśnie z oświetleniem 2 razy 8,5, 4 razy 6,5 i jedno czerwone, jedno niebieskie. Myślę, że to byłoby najlepsze oświetlenie. Ewentualnie to e, to 3000, chociaż ja myślę, że to jest tylko ewentualnie efekt dla naszego oka, i on tam specjalnie nic nie robi, bo dla roślin jest. Rośliny tego w ogóle nie używają. Ja tak uważam, te 3000 kelwinów. No i jak wyglądają rośliny? Jak wygląda akwarium, zresztą widzicie najlepiej. Myślę, że w ten sposób to zostanie. E, możliwe, że z czasem tą, tą obudowę, tutaj zrobiłem tak na szybcika e, naprawdę to było robione w 5 minut. E, sprayem jakimś czarnym, to popsikałem, żeby to jakoś w miarę wyglądał. E, ten karton. Zresztą on tutaj nie może być, bo on osiągnie pewnie z czasem wodą. Zresztą tył i boki jest niezabudowane, więc możliwe, że, że przez jakiś czas by tutaj spokojnie pochodził. Wygląda to nie najgorzej. Ja od razu mam w piwnicy o wiele, o wiele mniej światła, przez to, że to jest zasłonięte. I myślę, że to też jest lepiej, bo moja piwniczka, w której jest to akwarium, świeciła aż naprawdę na ulicy, biło od niej światło przez te LEDy, które do tej pory tutaj pracowały. A będzie to w tej chwili mniej więcej wyglądało w ten sposób. Jak się będzie belka sprawowała, zobaczymy przez najbliższe tygodnie. Myślę, że po tygodniu to trochę za mało, ale myślę, że po dwóch tygodniach będzie widać różnice we wzroście roślin i w wybarwieniu i w kolorach, więc zobaczymy jak to wygląda. I czy rośliny pozostałe będą bomblować, czy cheniu będzie bomblować? Myślę, że może też zrobię jednego dnia eksperyment i wyłączę ten nowy filtr i zobaczę czy ten cheniu jednak bombluje przy tym świetle jak to wygląda żeby w poprzednie warunki, które tutaj były w akwarium kiedy on bomblował zrobić no dobra to tyle na dzisiaj życzę wam też dużo światła w akwariach i żeby wam rośliny ładnie rosły i bomblowały ja poza tym miłego weekendu, cześć!